zebraliśmy się po to, żeby do chwały, którą będziemy wznosić, przyszła Boża obecność. Żeby przyszła Boża obecność do chwały, którą będziemy oddawać naszemu Bogu, naszemu Ojcu, w imieniu Jezusa Chrystusa. Także powiem wam coś, skoncentrujmy się na słowach, które śpiewamy. Żeby nasze serce szło, wiecie, równolegle z naszymi ustami. Żebyśmy śpiewali sercem, a usta, żeby nam pomagały. Wiecie, o co chodzi? Śpiewać sercem. Uwielbić Boga. Oczekujmy wielkich rzeczy. Oczekujmy wspaniałych rzeczy. Oczekujmy zdrowia. Oczekujmy, że przyjdzie słowo. Oczekujmy od naszego taty. Oczekujmy od tatusia, że coś po prostu, że dzisiaj da nam coś wspaniałego przeżyć. Że dzisiaj coś z nim wspaniałego przeżyjemy. Nie spotkaliśmy się, żeby sobie pośpiewać. Spotkaliśmy się po to, aby Jego obecność przyszła do chwały, którą będziemy wznosić na Niego. Amen, amen. Czujmy wolność, czujmy wolność. Panie, za to, że dzisiaj mogliśmy, Panie, być. Każdy z nas mógł tutaj dojechać, bo ja
aby Ciebie wywyższyć, aby Tobie obeszły chwałę, Panie. Jesteś ponad wszystko, Panie. Uwielbiamy oczy Twoje święte. Błogosławimy Cię, Panie. Wywyższamy Cię, Panie. Tobie pragniemy dziś, Panie. I Ciebie pragniemy wywyższyć. Przykładasz, przykładasz.
Amen. Amen. Amen.
Thank you.
Śpiewam w sercu.
Panie. Tak dobrze Ci uwielbiać, Panie, wywyższyć. Tak dobrze wiedzieć, że mamy Ojca w niebie. Tak dobrze, Panie Jezu, każdego dnia mieć świadomość, że jesteś z nami. Że mamy Ojca w niebie, do którego w każdej chwili możemy przyjść. Możemy się poskarżyć. Możemy, Panie, przyjść z radością, z uwielbieniem, z dziękczynieniem. Tak jak dziecko, Panie, kiedy raz płacze, raz się śmieje, raz się raduje, Panie, raz się żali. Tak dziękujemy Ci, że mamy takiego kogoś jak Ty, Panie, wielkiego, ponad wszystko, wszechmogącego, do którego możemy przyjść, bo wiemy, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, Panie. I że Ty dla swojego dziecka chcesz jak najlepiej. I że dla każdego z nas, Panie, masz przygotowane same dobre rzeczy, Panie. Błogosławimy Cię za to, Panie, i wywyższamy. Tutaj dzisiaj, Panie, oddając Tobie ten dzień, oddając Tobie ten czas, Panie Jezu, aby się Twoja chwała tutaj, Panie, objawiła i abyśmy my swoimi sercami mogli się Ciebie tutaj uwielbić i wywyższyć. Abyśmy swoimi ustami, Panie Jezu, mogli głośno wypowiadać słowa chwały, Panie, oddania Tobie, wywyższenia Ciebie. Ja Ci dziękuję, Panie, za każdego z nas tutaj, Panie. Za każdą osobę, która jest tutaj dzisiaj na tym miejscu, aby Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga wywyższyć, żywego Boga wywyższyć. Tak oddajemy Ci cześć, uwielbienie, Panie. Dziękuję Ci także, Panie, za każdą osobę, która dzisiaj nie mogła tutaj przybyć z różnych powodów, Panie. Błogosławimy, Panie, nasze domy, rodziny. Wywyższamy Ciebie w naszych miejscach pracy, Panie. Przechadzaj się, Panie. Przechadzaj się tutaj między nami, Duchu Święty. Zapraszamy Cię. Hallelujah.
Ci za Twoje powołanie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dla każdego z nas, Panie, przygotowałeś wspaniałą i cudowną drogę. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty nas obdarowałeś swoim duchem. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Za to, że takiego Boga Ciebie, takiego Boga poznałam. Boga rzeczy niemożliwych, Panie, za to, że Ty dokonujesz cudu, dlatego, że Ty jesteś Bogiem żywym, a nie martwym. Amen. Dzięki Ci, Panie, za to. Za to, jakim cudownym, wspaniałym Bogiem jesteś. Za to, że jesteś dobrym pasterzem, który zawsze troszczy się o swoje owce, bez względu na to, jaki jest czas, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to. Za to, że dla każdego z nas, Panie, masz swoją drogę, swoje powołanie. Dzięki Ci, Panie, za to, że każdy w Twoim oku jest cenny i wyjątkowy. Każdy. Bez względu na to, kim jest teraz, kim był w przeszłości, Panie, masz w skronka swoje dzieci. Aleluja. Aleluja. Za nasze wspaniałe żony. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję.
I za nasze dzieci. Za te władze, które przychylają się do naszych prośb. Amen. I za dzieci naszych dzieci. Amen. Dziękujemy Ci, Panie. Szanowni, jesteśmy w Chrystusie. Amen. Dziękujemy Ci, Panie. Za Twojego Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Za Twoje pomnożenie. Dziękuję Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Za plany, które każdego z nas będzie miasta. Dziękuję Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Za Wolsztyn. Dziękuję Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Za to, że tak potrafisz mnie męczyć. Dziękujemy Ci, Panie. Za nasz nowy Kościół. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję. Dziękuję Ci, Panie. Za to, że w Tobie mamy obfitość. Dziękuję Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Aleluja. Za każdego brata i siostrę, Panie, którzy są w Chrystusie. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Za Twoją niewymowną miłość do człowieka. Dziękujemy Ci, Panie. Za tych braci, którzy cierpią chorobę. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. To nie za przebaczenie naszych grzechów, win, Panie, jakie ponosimy nieraz, Panie. Dziękujemy Ci, że przebaczasz nam, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, za to, że dajesz nam chleb, Panie duchowy. I że dajesz nam na chleb ten cielesny za naszych pracodawców. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Za to, że w Tobie wszystko może. Dziękuję Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Za to, że jesteś moim wielkim Bogiem. Dziękuję Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Za to, że oczyszczasz nasze serca, Panie. Ciebie, Panie, wyszli jeszcze więcej. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Ja Ci dziękuję, Panie, za to, że Ty się nie zmieniasz, że Ty jesteś cały czas taki sam, pełen miłości, pełen współczucia, pełen troski o nas. Dziękuję Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Że nigdy się nie zmieniasz, Panie, że nas wyczerpa, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Za łaskę zbawienia, Panie, które dajesz za darmo, Panie, że mogliśmy skorzystać z tej łaski. Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie, że byłam martwa, teraz jestem żywa. Dzięki Ci, Panie, że pozwalasz mi patrzeć swoimi oczami, że każdego dnia mnie, Jezu, uczysz, że każdego dnia mogę mieć w Tobie zwycięstwo, że każdego dnia dajesz poczuć, kochany Jezu, że jestem Twoja, że mnie wyciągniesz z każdego złego doświadczenia i za każde złe doświadczenie Ci, kochany Ojcze, dziękuję, bo gdyby nie te złe doświadczenia, do których dopuściłeś w moim życiu, nie byłoby mnie tutaj dzisiaj, nie wysławiłabym Ciebie, kochany Boże, nie czułabym Twojej żywej obecności. Dziękuję Ci za to, że wyciągnąłeś mnie ze świata ciemnego do światłości, że mogę wiedzieć, jak teraz dzieje się naprawdę, kochany Ojcze. Jakie było smutne życie, kiedy Cię nie znałam, kochany Ojcze. Dziękuję Ci za Twojego Syna, że pozwoliłeś mi, Ty znalazłeś mnie i pozwoliłeś mi poznać swojego Syna. I mieszka w moim sercu, każdego dnia podnosi mnie i pomaga w najdrobniejszych rzeczach. Za każdą sekundę mojego życia, które było, dziękuję. I za każdą sekundę, która przyjdzie, za wszystko, co przyszykowałeś dla mnie, kochane Ojcze, dziękuję Ci z całego serca, w mocy, w miłości Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Alleluja.
Święcie się, kochany Ojcze, że z Tobą się kładę. Że z Tobą śpię, kochany Ojcze. Dzięki Ci, że z Tobą wstaję. Dzięki Ci, kochany Ojcze, że zanim otworzę oczy, zanim moje nogi dobrą podłogi, całe piekło, kochany Ojcze. Dzięki Ci, Jezu, bo Ty już zwyciężyłeś świat, czyli Tobie mogę wszystko. Amen. Jeżeli rano wstaję, kładę swoje nogi na podłogę, Ty już jesteś, kochany Jezu, ze mną, nigdy nie opuszczasz i całe piekło drży, kochany Jezu, bo Ty żyjesz we mnie. Alleluja. Thank you.
dalej? Czy jesteście zmęczeni? Czy odpoczywacie? Co czujecie? Czy czujecie odpocznienie? Czy jak ja śpiewam, to wszystkie bóle odchodzą? Aleluja. Chciałbym śpiewać cały czas. Tak. I nie przejmować się tym, co pogłaśnią ludzie. Tak. Teraz nie będzie płakać. Niepotrzebnymi ludzkimi sprawami, bo w Tobie zawsze mam ufność i nadzieję i pewność, że jeżeli Ty mi dasz odpowiedź, to to będzie zawsze dobre, bo Ty jesteś zawsze dobry i wszystko, co się nawet niedobrego dzieje w życiu, zawsze przekształcasz to, zmieniasz ku dobremu i ku lepszemu. Wszystko, co złe, zamieniasz w dobre, kochany Ojcze, bo Ty jesteś dobry zawsze. Zawsze jesteś dobry, kochany Ojcze. Aleluja. Ci wywyższam w moim życiu. Wywyższam Cię w życiu każdej osoby. Każdej osoby. Aleluja. Aleluja. Jesus, so we will come.
Ci, Ojcze, że łatasz serca. Amen. Że załatasz każdą dziurę, która jest w sercu, że można stracić matkę i nie cierpi z tego powodu, bo Ty kochasz nas z całego serca. Amen. Można stracić, można odzyskać. Amen. Wszystko w Jego mocy. Panie, dziękujemy Ci za to, że przez proste słowa, Panie, zbawiasz ludzi. Przez zwykłe, proste słowa, które jest Twoja moc. Tak to zaplanowałeś i tak to postanowiłeś, że nie trzeba mieć wielkiego wykształcenia. Dzięki, że jesteśmy prostaczkami. Amen. Że nie trzeba mieć wielkiej inteligencji. Wystarczy miłość do Ciebie. I słuchanie Twojego słowa. I posłuchamy Twojego słowa. Z tego rodzi się wiara. I idziemy w tej wierze. I Twoje słowo jest słowem, które daje życie. Dziękujemy, że to nie my dajemy życie, to Twoje słowo. W Twoim słowie jest życie. W Twoim słowie jest Twój duch. Twój duch daje życie. Powołałeś nas, abyśmy nieśli to życie. Abyśmy mieli życie w sobie, abyśmy byli światłością świata. Sobą ziemi. Abyśmy nosili Twoje życie w sobie. Ale aby ludzie mogli być ożywiani. Amen. Zagramy teraz piosenkę, która mam nadzieję nas przygotuje na rzeczy, które będą się działy w tym roku i w następnym. Żeby stąpił Duch. Żeby stąpił Duch i ożywił tę ziemię. Żebyśmy my też byli świadkami na tej ziemi. Na tej ziemi bursztyńskiej. Halleluja, Panie. Stąpi Duch, Panie, ożywi ziemię, bursztyńską ziemię.
wspaniałego, cudownego, niezwyciężonego Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu za nasze grzechy. Amen. Amen. Panie, i tak dziękuję Ci za to, że nie musimy już niczego i nikogo szukać, ponieważ znaleźliśmy tą najcenniejszą perłę. Znaleźliśmy, Panie, Ciebie. Amen. I za to, Panie, jesteśmy Ci wdzięczni i chcemy podnosić Twój głos. Chcemy wykrzyczeć to, Panie, że jedynym mistrzem jesteś Ty, drogi Ojcze, wspaniały, cudowny Boże. I nie szukamy nikogo innego, ponieważ znaleźliśmy to, co jest wyjątkowe i najcenniejsze. I nie boimy się, Panie, ani tego, co przed nami, ani śmierci, Panie, ponieważ to wszystko zaniosłeś. Zaniosłeś na krzyż. Zaniosłeś na krzyż, Panie, wszelką naszą winę, wszelką naszą nieprawość. Zaniosłeś nasze choroby, Panie. W Tobie jesteśmy silni, w Tobie jesteśmy zwycięzcami. Aleluja. Dzięki Ci, Panie, za to, że Ty jesteś naszym bohaterem. Za to, że Ty jesteś naszym bohaterem. Za to, że Ty dajesz kierunek. Za to, że Ty wskazujesz drogę. Za to, że Ty jesteś światłością świata. Aleluja. Yeah.